Magda Żakowska, witam Państwa. Dzisiejszą poprawę pogody zawdzięczamy wyżowi znad Atlantyku, który sięga już do naszego kraju. Również z zachodu popłynie cieplejsze powietrze, a do północy front związany z niżem znad Ukrainy psuć może pogodę jeszcze na wschodzie i południowym wschodzie kraju. No i tu w nocy więcej chmur, no i początkowo zanikające opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze liczne rozpogodzenia. Najcieplej nad ranem na północnym wschodzie, tu około 14-15 stopni, w centrum 12-11. Najchłodniej poranek zapowiada się na krańcach zachodnich, będzie około 8 stopni. Jutro pogodnie, wyżowo, dopiero po południu na wschodzie, południowym wschodzie znów zaznaczy się front związany z niżem znad Ukrainy. No i tam wypiętrzą się chmury, może popadać, a nawet zagrzmi te opady przelotne, ale będą chwilami intensywne. Spadnie lokalnie nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy. No i również na wschodzie jutro po południu wiać może silnie i porywiście. W pozostałych regionach dużo słońca, a nawet bezchmurne niebo. Temperatura dość zróżnicowana, bo od 20 do 23 stopni, za wyjątkiem pasa od centralnej Polski po krańce północno-wschodnie. Tu niższe wartości od 17 do 19 stopni. Co w regionie? Otóż w regionie w nocy rozpogodzenia niebo nawet będzie bezchmurne. Poranek dość ciepły, temperatura nie spadnie poniżej 11 lub 10 stopni, powieje słabo z północnego zachodu. Jutro bez większych zmian, czyli możemy liczyć na sporą dawkę słońca. Niewiele chmur będzie na niebie, te na pewno nie przyniosą w regionie deszczu. Ciepło, temperatura wyrównana, będzie około 20-21 stopni. Nadal wiać ma z północnego zachodu, słabo lub najwyżej umiarkowanie. Ciśnienie delikatnie powędruje w górę. Jutro w południe barometry pokażą 1014 hektopaskali. Słoneczna pogoda towarzyszyć będzie nam do końca tygodnia, ale popłynie nieco chłodniejsze powietrze. W piątek 19 stopni pokażą termometry, w sobotę chłodniej, maksymalnie będzie około 17. Do zobaczenia.